Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. W Afdijwce znowu mamy postęp wojsk rosyjskich i to całkiem duży, bo udało im się wejść do samego środka miasta i przeciąć ostatnią drogę do Afdijwki. Innymi słowy, wszystko, co znajduje się na południe od Koksowni, zostało teraz odcięte od zaopatrzenia. Trzeba przyznać, że jest to manewr wyjątkowo jak na Rosji śmiały. Na tę chwilę oprócz okrążenia samego miasta, mamy też mniejsze okrążenie części sił na wschód od zbiornika retencyjnego. Innymi słowy, dla Ukrainy no, sytuacja jest tragiczna. I wiem, że ja to mówię często, ale na tej chwilę Rosjanom udało się tu w zasadzie stworzyć w końcu kocioł z prawdziwego zdarzenia. Z tego co wiem, większość jednostek biorących udział w obronie koncentruje się jednak teraz na północy, w ruinach Koksowni. I tych kilku wioskach obok i te jednostki mogą jeszcze uciec. Natomiast po zdobyciu samego miasta, Rosjanie będą mogli odciąć i ta pozycję. Pamiętajmy, że pozycje Rosjan z północnego wschodu ciągną się jeszcze na kilka ładnych kilometrów dalej. Choć o żadnym cofaniu nikt na razie tam poważnie nie myśli, bardziej teraz o kontrofensywie. I w sumie, jeśli założymy, że mają na to siły, to jest to nawet bardzo logiczna. Rosjanie teraz się trochę wystawili. Oczywiście na odepchnięcie całkowicie wojsk spod miasta szans nie ma, ale na okrążenie i zniszczenie tej rosyjskiej szpicy jakaś szansa jest. W pobliżu samej Avtijvki zresztą widziano właśnie Abramsy. Nie wiem na ile to nie kolejna pr pokazówka. W końcu one, jak i brytyjskie Challengery, były widziane na koło frontu razy kilka, Choć z drugiej strony Wiktoria Nuland, jak była w Kijowie, zapowiedziała niespodzianki dla Putina na polu bitwy, więc bardzo możliwe, że to ma być ta niespodziewajka, choć biorąc jeszcze pod uwagę pogodę, a teraz tam pada, to ja nie wróżę im dużego sukcesu. I niespodziewajkę to będzie miał kompleks militarno-przemysłowy, jak się okaże, że cała ta dostawa niezniszczalnych czołgów padnie w ciągu pierwszego tygodnia walk. No ale jeżeli się wczujemy w tych lunatyków, którzy naprawdę wierzą, że one są niezniszczalne, no to teraz w, zasa w zasadzie mamy decydujący moment tej bitwy o Avdiivka. Idealny na taką szarżę rohirimów. Tydzień właśnie mija, a założny jak był głównodowodzącym, tak nim dalej jest. Także amerykańskie przewidywania się nie sprawdziły. Choć znowu ukraińskie problemy w fdiw mogą być oficjalnym powodem do jego dymisji. W końcu to założny jest za strategią defensywną, a kolejne zwycięstwo Rosjan w takiej dużej bitwie no na pewno nie pomoże w popularyzacji tej idei. Plus... Na tę chwilę, to przynajmniej w mediach, Walery jest przedstawiany jako zwolennik zwiększonej mobilizacji. Przypomnijmy, parlament jej nie przyjął. A jeżeli jest na Ukrainie teraz coś, co jest bardziej znienawidzone od tych orków ze wschodu, to jest to przymusowa mobilizacja. Tak z czysto PR-owego punktu widzenia, to poczekanie na koniec awdilówki ma jak największy sens. Oczywiście nadal głównodowodzący będzie miał duże poparcie, ale jednak trochę mniejsze, a następna okazja do jego obniżenia się szybko nie wydarzy. Zresztą na tej chwilę to się już dzieje, bo Załęski robi turne po linii frontu. Oczywiście w miejsce, gdzie nic się nie dzieje, to znaczy w obwodzie zaporowskim. Przy czym wizyta w tym miejscu ma i drugie dno, bo to podwórko Tarnawskiego. To jest trzeciego po Budanowi i Syrskim z poważnych rywali założnego. I to mi wygląda na podkładkę pod dymisję. Załański odwiedzi front, porozmawia z żołnierzami. Zobaczył, w jak strasznych warunkach muszą walczyć, potem stwierdzi, że to wina założnego i bam, powód do dymisji już mamy. Ruszają największe ćwiczenia NATO od czasów zimnej wojny. Mają miejsce głównie w Skandynawii i państwach bałtyckich. Już w tych drugich mamy problemy, bo GPS-y wojskowe na przykład nie działają. Jako, że z tej strony NATO robi na słuchy i przekazuje dane ukraińskiemu wywiadowi, na no to Rosjanie nastawiali przy granicy sprzęt zagłuszający. Zresztą mogliby go nawet postawić specjalnie na te ćwiczenia ich kraj ich sprawa. W każdym bądź razie jednostki zgłaszają problemy z łącznością, co dowodzi, że od początku wojny armia rosyjska poczyniła znaczące postępy w tej dziedzinie. No i mamy jeszcze jeden wypadek przy pracy, tym razem znowu z Royal Navy w roli głównej. Lotniskowiec Queen Elizabeth Miał również brać w tych ćwiczeniach udział, z tym, że po wypłonięciu z portu się popsuł. A żeby nie było, nie z 2017, więc to nie jest jakiś zabytek. No i jakby nie patrzeć, to też okręt flagowy całej marynarki, o czym wskazuje chociażby sama nazwa. Brytyjczycy naprawdę coraz gorzej wypadają. Nic dziwnego, że takim spieszno do walki z Rosją za kilka lat całe jej wojsko i tak padnie a bardzo możliwe, że i reszta kraju również. Jeśli przy Brytyjczykach jesteśmy, to w Guardianie pojawił się artykuł, który jest serią wywiadów z ukraińskimi więźniami skazanymi za kolaborację. I co ciekawe, jest to artykuł krytyczny wobec władz ukraińskich. To, że większość się tam nie powinna znaleźć w tych więzieniach, no to jest pewne dla każdego, kto wie coś o tym konflikcie. Ale jak zwykle pytanie dlaczego w końcu Brytole to teraz czuło wirusofobii? Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że tam islamofobia po prostu wygrała i trzeba zakończyć tę wojnę, by zacząć kolejną. Ale trzeba przyznać, że to jest jeden z tych rzadkich momentów, gdy ktoś z dziennikarzy jest w miarę obiektywny. Dla odmiany znalazłem inny artykuł, tym razem z prasy amerykańskiej i to dużo bardziej poważny. Mianowicie obecny szef CIA, William Burns, napisał w Foreign Affairs. Artykuł teoretycznie o roli wywiadu, choć w praktyce bardziej jednak o jego poglądach na politykę zagraniczną, z naciskiem na Rosję. Był on zresztą swego czasu ambasadorem w tym kraju. To jest jedna z tych gazet teoretycznie branżowych. Dla politologów i urzędników powiedzmy średniego szczebla, u nas nawet czegoś takiego specjalnie nie ma. Jedną z takich niepisanych zasad jest to, że urzędnicy sprawujący funkcje publiczne nie prowadzą jednocześnie działalności publicystycznej. To jest rola tych, którzy już odeszli z tego stanowiska. Tacy mogą właśnie chodzić do telewizji, pisać sobie w gazetach itd. A raz, żeby czasem nie powiedział, zadłużono dwa prasa. Teoretycznie ma być bezstronna. W czasopiśmie tego typu to jest jeszcze o tyle istotne, że jest ono skierowane do tych, co wiedzą na czym polityka polega, przynajmniej w teorii. Celem przewodnich, przewodnim powstania takich periodyków. Które nie mają szałowego nakładu, ani się nigdzie zbytnio nie reklamują, jest to, by móc tam mówić. Jak jest bez uciekania się w jakiś teksty o wartościach i inne pierdoły, wymagane w takim komunikacie dla plebsu. Jest to więc kolejny przykład upadku pewnej kultury dziennikarskiej, ale i pewnych obaw, bo wpierdzielenie się z nachalną propagandą, bo tak ten artykuł to po prostu powtórzenie tych samych test, co można usłyszeć codziennie w telewizorni, włożenie z czymś takim do strefy, która z założenia tej propagandy już nie potrzebuje, no świadczy o pewnej desperacji. Jak jesteśmy przy desperacji i Niemcy i Francja mają złożyć w tym miesiącu Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Ja nie chcę być niegrzeczny, ale to już będą trzecie gwarancje bezpieczeństwa, odkąd Ukraina odzyskała niepodległość a drugi od początku Majdanu. A dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać. Zresztą rządy obu krajów mają problemy teraz z ogarnięciem własnego podwórka, więc ja bym do tego nie przywiązywał jakiejś większej wagi. No i nie należy zapomnieć o tym, co się stało w naszym polskim bagienku, mianowicie wywiad Dudy ustanowskiego. Jak dla mnie samo to jest już trochę absurdem, ale Duda powiedział tam w końcu coś odrobinę, chociaż sensownego. Mianowicie, że nie wierzy, że Ukrainie uda się odzyskać Krym. No i w Polsce zawrzało. Prezydent Rusko Łonucą. To nic, że w ciągu jego prezydentury wzięliśmy sobie kilka milionów Ukraińców na garba, otworzyliśmy granice dla ich towarów, których oczywiście nikt też nie sprawdza, a na samej Ukrainie przywódcy publicznie obchodzą się z wizerunkiem mordercy 200 tysięcy Polaków, jak my swego czasu z wizerunkiem Jana Pawła. No ale ta religia akurat nie wybacza, choć nie ma tego złego. Bo jak wiemy, w Polsce się dyskusji nie prowadzi. Jak jedna strona jest za czymś, tak druga musi być przeciwko. Jak teraz strona rządowa zaczęła skarżać Duda o stradę, no to strona opozycyjna musi go teraz bronić, tym samym mimochodem popularyzując tę wersję zdarzeń bardziej realistyczną. Tym samym stwierdzenie, że Ukraina nie wygra tej wojny i musi się zgodzić na koncesje terytorialne, weszła już na swój sposób do mainstreamu. A że darowanemu koniowi się w ząbki nie zagląda, no to pominę już, że stwierdził, iż Ługański i Donieck są jeszcze w zasięgu. A propos prezydentów, to amerykański dziennikarz i były prezenter Foxa, Tucker Carlson, przyjechał do Moskwy na wywiad z Władimirem Putinem. Kadle są to na tę chwilę jeden z najpopularniejszych ludzi w Ameryce, więc na pewno no wywiad ten dotrze do wielu obywatelów tego państwa. Żeby było ciekawiej, on był umówiony na taki wywiad, jeszcze jak pracował w telewizorni, co zresztą był jednym z powodów, dla którego go z niej wyrzucili. Oczywiście w Stanach już się rozległo wycie i wzywanie do cenzury, choć jak wiemy oficjalnie, USA wojny z Rosją nie prowadzi, więc mu nikt nic nie może z tym z tego powodu zrobić. No, przynajmniej oficjalnie. Jak już przy Stanach jesteśmy, to kongres przygotował pakiet pomocy wojskowej dla Izraela warty 17 miliardów dolarów. Dla Ukrainy na razie nic. Nad pakietem izraelskim też trzeba będzie popracować, choć presja światowa na zaprzestanie wojny jest duża. W samym Izraelu też rośnie, choć bynajmniej nie z jakichś humanitarnych tam pobudek. Po prostu Netanyahu się mocno przyjechał na tym ataku na gazę, więc to idealna okazja, by się po nim przejechać i coś dla siebie ugrać. Pamiętajmy, że ta nacja handlowa to się nie trzyma za sobą poprzez jakieś poczucie tam więzi, honor czy coś w tym stylu, a zmiana obecnej władzy to by w sumie im nawet wyszła na dobre, by sobie poprawili chociażby relacje z kolonią. Więc czemu mają go teraz nie grillować? I podobnie jak z Dudą, Cieszmy się z małych rzeczy, bo ta zimna wojna domowa to najlepsze, co się stamtąd może zrodzić. Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę na Ukrainę. W Brodach, w obwodzie lwowskim, właśnie wyburzony został cmentarz dla Polaków zabitych w rzezi wołańskiej. Na jego miejsce powstanie cmentarz wojskowy. Jakież to jest symboliczne. Miejsce pamięci ofiar pierwszego banderyzmu zostaje zmiecione z powierzchni ziemi, żeby zrobić miejsce dla nowych zabitych. Oczywiście, Polska z rzekomo antyukraińskim prezydentem siedzą cichutko. Podobnie jak swego czasu ten rzekomy rząd na uchodźstwie. Niby się zmieniło wszystko, a się nie zmieniło nic. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.